Raz, dwa, trzy, młodzi do akcji. Czy wiesz, co to jest prywatyzacja? Młodzi do akcji to jest jeden z projektów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej, który prowadzi takie projekty już od kilkunastu lat i proponuje nauczycielom konkretną metodę pracy. Właśnie projektem. Zaproponowaliśmy szkołom w całej Polsce, żeby rozmawiały i zastanowiły się, jak rozmawiać o prywatyzacji, o giełdzie i o takich tematach, które wydają się na pierwszy rzut oka trochę czasami nudne i czasami trudne, a my postanowiliśmy podjąć to wyzwanie i zastanowić się razem z nauczycielami, jak można o tym mówić trochę ciekawiej. Chcemy współpracować z młodymi ludźmi, informować ich o tym, co robimy. Chcemy, żeby byli ciekawi tego, co tutaj się dzieje w Ministerstwie Skarbu Państwa. I to daje też transparentności tym wszystkim procesom, które realizujemy. Żeby pokazać, jak zmienia się Polska, jak prywatyzacja wpływa na ludzi, żeby te młode osoby, które kiedyś wejdą na rynek pracy, wiedziały, jak zmienił się nasz kraj i potrafiły się odnaleźć w tych nowej rzeczywistości gospodarczej. Do programu zgłosiło się 77 szkół z całej Polski. Bardzo różnych, i z Warszawy, i z Krakowa, ale też z Podkarpacia i naprawdę bardzo małych wiosek. Zaproponowaliśmy im dwa rodzaje projektów edukacyjnych. Wirtualne mapy własności, czyli takie mapy, na których mogli zaznaczać zbadane przez siebie miejsca prywatne i publiczne i to, co się z nimi dzieje, i których jest więcej, i jak są rozłożone w miejscowości i jak te miejsca wpływają na to, jak ona się rozwija. Znaczy, witam wszystkich, chciałbym zaprosić Was do wysłuchania debaty. Więc drugi rodzaj projektu, który zaproponowaliśmy, to były debaty o prywatyzacji, klasowe i szkolne. Prywatyzacja. Pomoże polskiemu górnictwu czy przeciwnie? Co oznacza prywatny właściciel dla górnika? Na takie pytania odpowiadali ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w debacie zorganizowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej Czarnym Lesie. Całość to efekt programu Młodzi do Akcji. Ten akurat aspekt programu się bardzo wszystkim podobał, bo okazuje się, że to jest taki temat, który jak już się zacznie o nim rozmawiać, to budzi emocje i nawet młodzi ludzie, którzy nie pamiętają tego, jak to przechodziło wszystko, to mają coś do powiedzenia na ten temat i naprawdę się tym ekscytują. Też było bardzo ciekawe obserwowanie, jak dyskurs taki medialny i publiczny wpływa na to, co młodzi ludzie sądzą o prywatyzacji, bo bardzo wiele argumentów, które oni podawali w swoich debatach, to były takie argumenty, które możemy słyszeć po prostu w mediach. Stanowcze nie prywatyzacji, ponieważ prywatyzacja ma na celu tylko załatanie dziury budżetowej, sprzedaż akcji firm państwowych. Sektor prywatny jest średnio o 60% bardziej wydajny niż publiczny, zaś w przedsiębiorstwach państwowych najczęściej szerzy się korupcja, symonia. I rzeczywiście sprawdziło się w obu typach projektów, które realizowali, sprawdziło się to, że naprawdę zwracają uwagę na swój lokalny kontekst. Znajdujemy się na placu centralnym, jednym z bardziej charakterystycznych miejsc Nowej Huty. To znaczy poszli w miasto, przypatrzyli się temu, jak funkcjonują różne podmioty prywatne i publiczne, robili ankiety, robili wywiady. Dziś wydanie specjalne wiadomości z Małogoszcza. Już za chwilkę przeprowadzimy wywiad z dyrektorem małogoskiej cementowni, panem Mirosławem Majchrowiczem. Połączmy się z Kingą i Weroniką, które znajdują się już w gabinecie pana dyrektora. Chodzili do zakładów, które kiedyś były państwowe, teraz są prywatne i pytali się pracowników, jak to było kiedyś, a jak jest teraz. Dzisiaj mamy pampersy, ale w latach 80. szczytem marzeń było mieć dla dziecka takie piluszki jednorazowego użytku. Tak one wyglądały. I właśnie to było produkowane w niedomickich zakładach celulozy. Porozmawiamy teraz z naszym pierwszym rozmówcą, który przybliży nam początki huty. W Pracowni Gorący pracowałem do 91 roku.
Na początku to nie były takie szybkie zmiany, bo to jeszcze jak to było państwowe. Jak już nastąpiła prywatyzacja, no to wtedy już zaczęły się zmiany bardziej intensywne. Ponieważ prowadzimy program edukacji ekonomicznej już kilka lat, to też wiemy od nauczycieli, że po prostu jest tego za mało w szkole. I oni często nie mają czasu, ale też po prostu nie mają wystarczająco dobrych pomysłów na to, jak opowiadać o ekonomii, szczególnie, że ona się ciągle zmienia. Wymyśliliśmy dwie super rzeczy. Nie mogliśmy wymyśleć jakby sposobu, który by najlepiej pokazał to, co musi zrobić firma, żeby wejść na giełdę. A musi napisać prospekt emisyjny. Zaproponowaliśmy szkołom, zróbcie prospekt swojej szkoły. I to wyszło fantastycznie. Dostaliśmy ponad 30 prospektów w bardzo różnej formie. Niektóre w formie plakatu, inne w formie prezentacji, jeszcze inne w internecie, które pokazywały szkoły jako instytucje i pokazywały ich wszystkie zasoby. Ale to, co było najfajniejsze, to moment, kiedy uczniowie przekonywali potencjalnych akcjonariuszy do tego, żeby kupili akcje szkoły. Czyli musieli pokazać swoją szkołę od takiej strony, o jakiej być może nigdy wcześniej nie myśleli. Drugą nowością była gra internetowa, którą zrobiliśmy specjalnie dla programu. I tu sukces był spektakularny, mieliśmy 700 graczy. Przez 40 dni 700 osób inwestowało wirtualne pieniądze w 10 wirtualnych spółek i najzwyczajniej w świecie innej się przy tym bawiąc. Przy czym naprawdę większość z nich była zalogowana prawie całą dobę. To znaczy, że przerwa, w której nikt nie grał w ogóle w grę, była tylko między pierwszą a trzecią w nocy. Inne refleksje? Za mało. Ja bym chciała, żeby ten projekt trwał, jak to mówi Jurek Osiak, do końca świata i jeden dzień dłużej.